Siemano gitarowe wariaty, ja jestem Bazok, a to odcinek, w którym pokażę wam, jak uzyskać legendarne i mega charakterystyczne brzmienie ze Spirit in the Sky, które od razu kojarzy mi się z brzmieniem pociętego głośnika gitarowego. Zaczynajmy! Głównym punktem dzisiejszego programu będzie reprodukcja kolejnego ciekawego efektu z lat 70. Mam na myśli Fox Tone Machine. Replika ta została zrobiona przez firmę Warm Audio, nosi nazwę Foxy Tone Box i wyposażyłem się w nią już jakiś czas temu. Mogliście ją oglądać na kilku lekcjach, gdzie pokazywałem właśnie działanie tego fuza, ale postanowiłem poświęcić mu osobny odcinek, bo jest on bardzo ciekawy, charakterystyczny i przede wszystkim pozwala uzyskać to legendarne brzmienie z płyty Normana Greenbauma, bo właśnie ten efekt, a dokładnie jego pierwowzór, został tam użyty. Fuz jest duży, nieporęczny, zobaczcie, porównując ze zwykłym bossem, tak wygląda gabarytowo. Nie ma sygnalizacji włączenia efektu, gniazda są znowu odwrotnie, czyli po lewej stronie mamy instrument, a po prawej wzmacniacz, czyli tak to robiło się w tamtych czasach. Zatem nie oczekujcie tutaj wyłącznie brzmienia z tamtych lat zapakowanego w nowoczesną obudowę, ale jakby stuprocentowe nawiązanie do tradycji tego efektu. Wykończenie, od razu widać, jest misiowe. Zamszowe, nie wiem jak to nazwać. Włączenie z góry. Tutaj możemy zasilać dedykowanym zasilaczem, który jest dostępny razem z efektem, ale można też oczywiście używać baterii. Tutaj przełącznik, trzy gałki, bardzo proste w obsłudze, zaraz wam pokażę jak tym kręcić. Zabawę zaczniemy od czystej gitary. Jest to PRS C24 wpięty w Victory V30. I teraz włączamy fuz. Ustawienia takie jak do kawałka z intra, a więc głośność na 12, gain na 9, tryb oktawy wyłączony i tony Mellow Bright skręcone lekko w lewo, godzina 11. Spirit in the Sky. Jest to praktycznie identyczne brzmienie i teraz jak nawet lekko przekręcimy gałkę sustain, czyli gain w prawo, to uzyskamy dużo mocniejszy stopień przesterowania. Ten efekt jest zero-jedynkowy, kwadratowa fala. Kręcimy dalej na 12. Robi się coraz brutalniej i agresywniej. Zwróć uwagę na charakterystyczne zatykanie się przesteru. Teraz możemy pokręcić gałką tonu, ale zanim to zrobię, to skręcam gain na 9. Gałka nazywa się Mellow Bright, jak skręcimy ją maksymalnie w lewo, to uzyskujemy takie aksamitne, futerkowe brzmienie. Teraz około 12 zaczynamy sypać piachem. A gdy odjedziemy całkowicie w prawo, uzyskujemy efekt starego radia. Raczej mało użyteczne brzmienie, ogólnie z tym efektem można bardzo łatwo przesadzić, ale prawdziwa zabawa zaczyna się wtedy, gdy odpalimy tryb oktawy w górę. Fuz dodaje wysokie harmoniczne, które pięknie uwydatniają się, gdy gramy w wysokich pozycjach oraz gdy wibrujemy dźwięki. Posłuchaj. Niestety nie polecam grania akordami.
Robi się jedna wielka, brzydka papka brzmieniowa, ale gdy gramy jakieś lidowe partie w wysokich pozycjach, to czemu nie? Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale ten fuzz jest bardzo cichy i nie słychać w ogóle żadnych szumów. Jest to spowodowane tym, że ma on wewnętrzne bramkowanie i gdy ten nasz dźwięk powoli dogorywa, to on absolutnie go zjada do zera i nie robi to w subtelny sposób, jak na przykład Tone Bender. Na deser brzmienie Satisfaction od Rolling Stones, oktawa w górę, gałka gain na 9 i tony w okolicach 12. Ważnym aspektem tego brzmienia jest przetwornik przy mostku, najlepiej singiel. I to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę, napiszcie w komentarzu, czy interesują Was takie efekty vintage, czy ten fuzz się Wam podoba, czy powinienem szukać dalej jakichś reprodukcji, replik starych kostek, które są obecnie powszechnie dostępne na rynku w jakichś rozsądnych cenach, bo mnie ten temat bardzo pasjonuje, ale też nie chcę go robić wyłącznie dla siebie, dlatego będę wdzięczny za wszelkie opinie pod filmem. Trzymajcie się ciepło, gitary w dłoń, do następnego, cześć!